Sterownik Ecomax do pompy ciepła Maxa Ale słuchajcie Kto ma coś takiego na takim sterowniku? No raczej chyba nikt Bo ja jako pierwszy Trochę można powiedzieć na moje widzi mi się Zostało zmienione Można nawet powiedzieć poprawione oprogramowanie właśnie tego sterownika Ecomax Żeby pracował tak jak ja chcę A nie tak jak różotem sobie myślim, czyli jeszcze w mniejszych widełkach histerezy. A po co to wszystko? A słuchajcie, po to, żeby ta 6 kW pompa ciepła Maxa dalej ogarniała, może inaczej powiem, jeszcze lepiej ogarnęła, ogarnęła bufor 900-litrowy i ogrzewanie domu, nagrzejniki Także pierwszy start i już widzę, że jest lepiej, bo co? bo temperatury rosną oczywiście do góry kilowaty przepływ mamy kilowatów jest mniej ale przez to że jest mniej kilowatów już lecimy to co było też dla mnie bardzo ważne zobaczcie pompa ciepła wystartowała i już zeszła na 975 W. A to tylko i wyłącznie przez to, że że histereza od temperatury zadanej, to jest ogólnie zadana dla każdego tutaj parametru, jest słuchajcie, o 1 stopień wyższa do temperatury zadanej źródła. Widzicie, już temperatura źródła przekroczyła i teraz moduluje ale temperatura bufora jeszcze nie doszła do tych 35 stopni także teraz jeszcze spokojniej i będzie to w sobie wszystko działało jeśli by tutaj oczywiście na zasilaniu pojawiła się mniejsza temperatura bo ja teraz wyłączyłem obiegi na dom to wtedy pompa ciepła podniesie moc i dalej będzie sobie dążyć a teraz sobie super moduluje i dalej przy mocy słuchajcie mamy 993 no prawie 1000 watów pompa ciepła wciąga 2,6 stopnia mamy 3,2 kW czyli nam wychodzi ile? COP3 przy tak małej mocy pompy ciepła obrotów jak dla mnie bardzo dobre COP czyli bardzo fajnie, że Maxie chciało się poprawić to programowanie dla jednej osoby bo jeśli u mnie to już zadziała powiedzę, że zadziała, bo to będzie u wszystkich użytkowników, e, później aktualizacja na poprawionym oprogramowaniu, i już praktycznie nie będzie żadnych historii związanych z czasem, jakimś resetem albo czymś innym. Także fajnie, super. Czyli co? Lecimy z tematem dalej. Testujemy.